Do kin trafił rzadko pojawiający się na naszych ekranach film z Niemiec Lollipop Monster, czyli bardzo kolorowa i pełna mrocznej elektronicznej muzyki opowieść o dwóch wyjątkowo nietypowych nastolatkach. These two words, Lollipop Monster, they appear in the film. Te dwa słowa, Lollipop Monster, pojawiają się w filmie, kiedy Ari, ta bardziej kolorowa bohaterka, właśnie skończyła się kochać ze swoim dopiero co poznanym chłopakiem, słyszy o sobie piosenkę, słyszy, że jest cukierkiem, słodką lolitą, uwodzicielką i tak też zaczyna się czuć, jak ktoś uroczy i smakowity, a ona, ta mroczniejsza dziewczyna, znajduje w pewnym momencie lalkę na ulicy, która wygląda jak nieduży potwór, czyli właśnie monster. Tyle, że to raczej ona jest potworem, a w każdym razie tak o sobie myśli. No i w sumie ten duet na ekranie to Lollipop Monster. To film autobiograficzny, opowieść o mnie i mojej bardzo bliskiej przyjaciółce z dzieciństwa, Lucy Van Organ. W związku z tym jest w tym obrazie mnóstwo naszych emocji, które chciałyśmy pokazać w taki sposób, żeby nam się to podobało. Uznałyśmy, że czarno-białe, oszczędne animacje będą w tym pomocne, podobnie jak niepokojąca elektroniczna muzyka. To zresztą było dla nas naturalne. Lucy i ja studiowałyśmy sztukę, komponujemy też muzykę, więc zrobienie filmu z wyraźną koncepcją wizualną było nam bardzo bliskie. Esencją tego filmu jest pokazanie, że ludzie, nie tylko dorośli, choć akurat w Lollipop Monster oni mają z tym największe problemy, nie potrafią okazywać emocji i mówić o nich. W związku z tym często wyglądają i zachowują się tak, jakby byli uczuciowymi kalekami. Czy chciałam zrobić film o pokoleniu emo? Nie, tak wyszło odrobinę przez przypadek, no ale zwróć uwagę na to, że Ari w ogóle nie jest emo, jest bardzo kolorowa, choć rzeczywiście przechodzi w pewnym momencie na czarną stronę. Możesz powiedzieć o Onie, że jest emo, ale równie dobrze, gdyby akcja działa się 10 lat temu, powiedziałbyś, że jest punkową albo słucha muzyki gotyckiej. Czyli jedyne, z czym się mogę zgodzić, to to, że ona ubiera się na czarno. I tyle. Muzyka, którą wybrałam, a która jest bardzo ważna w moim filmie, tak odrobinę wybrała mnie sama, bo nie mając wielkiego budżetu, skorzystałam z pomocy przyjaciół i wiedziałam, że skomponują dokładnie to, czego potrzebuję. Poprosiłam o pomoc Aleksandra Hake, basistę zespołu Einstürze die Neubauten, którego zresztą bohaterki w filmie uwielbiają, jest dla nich gwiazdą. I skomponował idealne utwory, z jednej strony bardzo mroczne, ale też gorące, bo taki jest mój film, pełen namiętności. Hake ma świetny głos, głęboki, ale niepokojący, zwierzęcy, tak jak zespół, który w filmie wymyśliłam, czyli Tier, czyli właśnie zwierzę. To bardzo rzadka i oryginalna muzyka, na przykład w pierwszej scenie pojawia się utwór na 8/9, czyli ma bardzo skomplikowany rytm, dzięki czemu jest bardziej mistyczny, dlatego go lubię, choć oczywiście nie tylko dlatego. That's what I like about it. Well, one of the things I like about it, yeah. Wir sind von einer Art, verstehen uns blind, weil wir dieselbe Gattung sind. You're watching the very influential culture program called Kulturi.